Siemanko wszystkim, z tej strony Cwaniak i od razu na startu przyznam, jeżeli ktoś pomyśli, że jestem pomalowany, to tak, byłem pomalowany. Miałem kobietę na weekend w domu i taki był, powiedzmy, układ, że będę pomalowany, ale omijając to, zaczynamy dzisiaj serię Strike Force Kitty 2, którą chcieli się, żebym nagrał, ponieważ jest niby lepsza i w ogóle bardziej się podoba. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie już teraz od pierwszego odcinka zacznę się bawić z tą jakością, czyli jakoś nic ja się z tym bawić nie będę. Okej, mamy historię. Lisy chcą się zemścić i przychodzą z pistoletami, niszcząc nasze koty. Wbijają się do bazy zamku, czy jak to kurwa tam zwać. Jest tutaj księżniczka z małym kotkiem, który chce się schować, ale armia lisów jest potężna. Król się martwi, co można zrobić. Wzywa do walki nasze waleczne koty, które pokazują, gdzie musimy się udać statkiem, znaczy łodzią podwodną, aby ratować naszą krainę. Okej, zobaczymy, jest to jakaś mapka. Okej, bol. Gdzie to poleciało? Okej, płynęli na górę. Mamy tu jakiś pierwszy level. Okej, mamy jak zwykle nasz kochany tutorial na początku, bo jesteśmy też ułomni. Okej, tu są pokazania, co są przeciwnicy na mapie. Mamy jakieś dwie skrzynki do otwarcia. Mamy required skills, jakieś tutaj są tej takiej, w ogóle nie wiem, co mam z tym robić, ale coś sobie mogę tutaj poklikać. A okej, no i start. Okej. Okej, mamy tu normalnie rybki, jak było. Okej, możemy sobie, tak, mamy zbierać te, możemy sobie z nimi walczyć, znaczy mamy z nimi walczyć. I tu jest ta fajniejsza walka, czyli ładowanie kolejek z ciosami, co jest naprawdę czymś fajniejszym zdecydowanie, ponieważ mamy swoje kolejki, wiemy, kiedy ktoś zaatakuje i tak dalej, tylko może to dłużej trwać. Okej, lecimy sobie tu, biegniemy, po prostu biegniemy. Skaczemy sobie, żeby zdobywać wszystkie rybki, a nie, nawet nie możemy skakać, dopiero teraz się nauczyliśmy skakać. Przeskoczyliśmy przez pierwszego bossa, mam 50 rybek, lecimy do finiszu, przeszliśmy pierwszy level. A żeby go zrobić w 100% potrzebujemy tam jakieś dwa skille, których nie wiem, jak się będzie zdobywać, ale pewnie jakoś z czasem. Okej, okay. Tu mamy dwa itemki, które zdobyliśmy, jeden item, który lecimy jak zwykle do naszego pierwszego i drugiego ziomeczka, żeby im dać te punkciki. I wchodzimy tutaj do bazy. Teraz mamy tutaj nową rzecz, czyli już nie rozdawanie skillów, ze względu na to, że mamy jakieś levele, tylko mamy rybki i mamy salę treningową. Czyli na przykład wybieramy sobie tego kotka, idziemy mu ćwiczyć uderzenie i po prostu trzymamy na tym elemencie. A zatem, że mamy 4 kotki, to trenujemy 4 kotki. Pierwszy musi być jak zwykle wytrenowany w siłę, drugi, znaczy w życie, drugi miał być w siłę, trzeci niech będzie też w życie, żeby też by to wytrzymał, a czwarty będzie nam nadrabiał staminą. Jak to będzie wyglądało? Okej. Okay. Let's start the second level. Okej, mamy lecieć do drugiego levelu, mamy tutaj więcej bossów, jak widzicie, nie poziomy danych skillów, czyli może będziemy w stanie zrobić 100% levelu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, tu mamy, aha, kamień, który nas odwraca w drugą stronę i co teraz? Aha, czyli odbijamy się, czyli musimy to przeskakiwać. Okej, na dół nie możemy zejść, chyba jest to blokowane w tej części, czy tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, dostał w pierdol tutaj, znaczy biją się, zobaczymy, czy wytrzymają. Wytrzymały, zniszczyły to, nie, no na dół nie można zejść. Okej, czyli tu jest dziwna część, bo tutaj nie można w ogóle zejść na dół. Okej, tam mam jakąś dźwignię, chciałbym zobaczyć, co to jest. Okej, walczymy sobie z tym tylko z tyłu, nie ma sprawy. Bum, bum, zniszczony jeden gościek, zobaczymy, czy nasz kotek przeżyje uderzenie. Tak, przeżył, czyli wygra jeszcze z tym chujem walkę. No to nie można zejść dół, no to jest straszne po prostu. Okej, odbijemy się teraz tak, będziemy mogli włączyć sobie dźwignię jakąś. Czy to tu nie ma skakania w dół, jest tylko w górę? Aha, czyli to trzeba teraz takie dźwignie tutaj reagować. No dobra, spoko. Niech będzie, że on, to jest, widzę, stamina w ogóle nie reaguje na to, czy za dłużej biegamy, tylko stamina jest chyba na to, aby szybciej ładować sobie to uderzenie. Okej, okay. Pokonaliśmy tutaj te, pokazuje nam, jakie itemki zdobyliśmy, przechodzimy dalej i co, już możemy normalnie grać, czyli zakładamy sobie itemy, jakie tu mamy, tutaj mamy pokazany nowy item, założymy tą pierwszemu, to też założymy pierwszemu i to założymy temu. Niech będzie temu, prawda? No przecież nie mamy z tym żadnych problemów, żeby założyć, niech będzie. Aha, tu mam pokazane, z których levelów są itemy. Okej, czyli to jest fajniejsze, już łatwiejsze do ogarnięcia. Lecimy sobie na fitness. Pierwszy, ty musisz zdecydowanie więcej wytrzymywać. Drugi, musisz zdecydowanie więcej napierdzielać. Trzeci, musisz zdecydowanie też więcej wytrzymywać. A czwarty, a nie chcesz więcej napięcia, bo skoro stamina jest tylko od tego, żeby reagować szybko to uderzenie, to na razie tego nie potrzebujemy. Na razie musimy mocno walczyć. Ale powtórzmy sobie pierwszy level, ogólnie, żeby zdobyć sobie jakiś ekwipunek taki lepszy czy coś. Powalczmy tutaj. O, ciach, biegniemy, pam. Walczymy sobie, może dostaniemy jakieś broni, albo dobry nam się przydał, bo na razie mamy same armory. O, jest baran jakiś. To może być jakaś dystansowa broń. Okej, tu mamy jeszcze kolejne walki, to z tymi też powalczymy. Musimy z nim powalczyć, bo z tym jeszcze walczyliśmy, to jest Aladdin i to jest Kik Batowski. To jest, kurwa, nie pamiętam, jak się bajka nazywała, ale wiem o kogo chodzi, to jest taki kaskader z bajki, ona była na Jetixie, ex Fox Kidsie
I wiem, o co chodzi. Okej, okej, walczymy, walczymy, walczymy. Jeszcze mam jeden HP. Teraz kołotki, biegnijcie na niego. Pum! Wygraliśmy, mamy jego Jidę. Będziemy mieli kolejną broń do walki. Nie wiem, jak tutaj dzielić zbytnie odcinki, ponieważ tam miałem levele te do zdobywania. A tutaj nie mam pojęcia, jak to zrobić, ale jakoś to wymyśli. Okej, z pierwszego levelu dobyliśmy tak. Na pewno broń. Czyli dolecie do ostatniego kotka. Tutaj dobyliśmy sobie hełm, znaczy kask, to poleci do tego ziomka. Tu może sety są mocniejsze. To może być prawda, bo to mogą być sety mocniejsze, chociaż jakoś... Speed kittens, speed old kittens... Tak, to są mocniejsze sety! Allows to use the teleport, czyli tego pierwszego by wypadałoby złożyć. Czyli będzie trzeba zrobić. Tu mamy lampa Ladyna, czyli jako broń, to polecimy do pierwszego. Ogólnie ja się mylę, które są te nowe itemy, a które są stare itemy, to jest tylko ten problem. Ale chyba jeżeli jest sama... Tak, jeżeli jest koszulka albo broń, to nic nie ma. Przejdźcie, lampa Ladyna to... To jest lepsze? Tutaj możemy jeszcze dać to. I ta koszulka może pójść do tego ziomka, bo nic nie ma, to jest kika batowskiego. Ale musimy tego pierwszego ziomeczka zmienić, pierwszego levelu, żeby mieć ten teleport, bo tam są teleporty fajne i one po prostu dużo dają i ten skill jest potrzebny. To trzeba tego z nim walczyć. Potrzebujemy jako okular... Nie, to nie z nim, nie z niego potrzebujemy. A nie z niego, bo to od niego był banan. Czyli od niego potrzebujemy okularki jeszcze zdobyć. Dawaj, o, mamy okularki, mamy jakąś dzidę. To będziemy pięknie mieć. Tutaj od niego coś zdobyliśmy sobie, może coś będzie fajnego do setu. Może ta część jest lepsza z setami. Ja w co wierzę. Ja w co wciąż wierzę, ta część jest lepsza z setami. Okej, okay, lecimy dalej sobie, lecimy. Z tym tutaj możemy... A, z jego sobie odpuścimy, nie chcę się z nim walczyć na razie. Wiem, mógłbym sobie zdobyć jakieś temy, ale pieprzyć to, po prostu na razie to pieprzyć. Okej, okay, mamy teraz setam. Tego mam jeszcze moment seta, czyli trzeba zrobić to na... Wydaje mi się, że pierwszym byłoby najlepiej. 4 speeda, ale chyba na ostatniego weźmiemy. Tak, bo ma już tego banana. To... Przecież, gdzie jest to? To gdzie jest? Ta koszuleczka gdzie jest? 4, 2... Kto ją ma? Kto ją ma? Ten pierwszy ją ma. To ty zdejmujesz to. I dajesz to temu. Natomiast Kick Batowski dał tobie tą koszulkę i ty ją będziesz teraz nosić. Tu mamy jeszcze hełm od Kika Batowskiego. Czy to coś da? Tak, da to ci coś więcej, więc mogę ci to dać. Czy to coś komuś da? Tobie to da, więc mogę ci to dać. Broń, czy broń komuś coś da? Tobie da, na pewno, więc tobie damy. Ale mam tutaj całego seta do zrobienia, czyli mamy szansę to zrobić. Co by to dało? A, unnamed, zajebiście, zbugowało się. Speed up all kittens. Plus jeden do speeda by każdemu dodało. Nie, to się nie opłaca, to się nie opłaca, to się zdecydowanie nie opłaca, ale mamy tutaj teleport. O, loteria, co to jest? Jakieś tikety w ogóle, okej, może będzie się zabawało jakoś w przyszłości. A teraz, odsumę jakiś case, to nieważne, to na razie mam to w dupie. Nie, nie chcę all, ja nie chcę all, ja chcę tylko na level. Ja chcę tylko na level, dawajcie mi tylko na level. Świetnie. I teraz możemy sobie polecieć jakoś dalej z levelami. Albo nie, powtórzymy pierwszy, zobaczymy jak te teleporty działają. Bo tak to mamy teraz tego skilla, więc będziemy pewnie mogli się przemieszać tych teleportach, widzicie? Wyłączyłem szybko mikrofon, żeby wam nie kasnąć. I mam nadzieję, że to opłaciło. Okej, wchodzimy w ten teleport, zobaczymy gdzie nas to teleport, nieco? Teleportuje nas to gdzieś tutaj, lecimy i możemy walczyć z tymi tutaj nowymi przeciwnikami. Zobaczymy co oni nam dadzą. Nawet nie wiem kto to zbytnio jest, ale tam jest jakaś broń na dystans, więc to może być coś dobrego, ale są strasznie mocni. Więc to może być straszne, no właśnie, to może być ten problem, przez co przegramy. Więc na razie do nich się nie możemy wracać. Idziemy sobie na siłownię. Trzeba więcej napierniczać, no stary, no ty w ogóle damage'a nie masz, no. Ma być siła, okej, 15, 14, nie, to ma być 15 przynajmniej, to ma być lecieć życie. Teraz ty, masz coś ponapierniczać, bo ty też nic nie bijesz, stary. Ty, tak samo nic nie bijesz, ma przynajmniej 15 na razie damage'a w każdym. Okej, nie da się więcej zrobić, mam, więc jesteśmy w trzeci level. Zobaczymy, co nam się tutaj spotka. O, tu jest klucz i tam są dwa karabiny, o, tu jest assassin. Assassin i ktoś ze Star Warsów. Nie wiem, kto to jest, nie interesowałem się nigdy Star Warsami, musicie mi wybaczyć. Okej, mamy, ciało asasyna, jest git, tu mamy jakiś, okej, czyli tu jest na razie nie wskoczymy, potrzebujemy klucza, musimy popatrzeć sobie z tym ziomeczkiem tutaj. Zobaczymy co będzie, jak ta walka będzie wyglądała. Czy on ma z nami szansę? Nie ma z nami szansę, jesteś bezsilny, odwracamy się i miejmy nadzieję, że ten klucz za nami jest do tego, tutaj. Tak? Tak, to był ten klucz. Teraz z kim będziemy walczyć? Z kimś ma 40 HP, więc może być słabo, bo mamy tak słabo z HP trochę. Ale raczej damy radę. O, no i daliśmy, no ja wam mówiłem, że damy radę. Ja zawsze daję radę, jeżeli chcę tego, jeżeli chcę dać radę. Dokładnie. Okej, okay, finish mamy, koniec levelu. I co, pewnie teraz rybki lecą tylko na tych... którzy przeżyli. Nie wiem, przekonamy się, jaki item zdobyliśmy. Z trzeciego levelu zdobyliśmy broń. Broń na dystans, która daje ci damage, więc tobie to... A nie, nie mogę ci tego dać.
No to teleportu nie będziemy mieli, więc to jest na pewno nie. Trzeci level. Weźmy tutaj sobie coś, co... Tobie da też dużo, tobie to damy. Tu mamy hełmik, który da tobie dość sporo. Te broniliką nie dajemy to. Damy tobie, skoro daje plus jeden. I to możemy dać temu. Skoro daje tak sporo, to temu to damy. Czemu by nie? Okej, okay. Z tej i temu mamy wszystko. Lećmy do czwartego levelu. Zobaczymy, albo nie, jeszcze siłownia. Panowie, przecie, ty masz 14, mieć 15. Jest wszystko git, razy ci w życie. Teraz ty, co wy tu macie? Obczajcie, ten musi trochę mieć speeda. Bo jak on ma trochę szybciej się ładować, no to już wiecie, że atakował pierwszy. Tobie damy trochę życia. I tobie damy jeszcze siły. Jeszcze siły. Okej, okay, więcej ci nie damy, niestety masz farta. Masz po prostu farta. Czwarty level, lecimy. Pam pam peram, peram pam 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 pam. Na razie z wami nie walczę, bo chcę pozbierać sobie trochę rybki. Będę zbierał se rybki, aby mieć trochę cipki. Co ja sobie tutaj gadam, walczcie ze mną, tatarom, tatarom. Bam, ten od razu zginie? Nie zginie, obronił się przed pierwszym uderzeniem. Eskun, nie zagram teraz z tą w CS-a, nie mam ochoty na CS-a, nie będę grał żadnego CS-a. Eskun, zostaw mnie teraz. Okej, okay, walczmy dalej koteczkami. Skończyłem level. Jakimś cudem skończyłem ten level. Okej, okay, pięknie, to było... Jest, mam tutaj piąty level jako jakiś boss. Więc trzeba na pewno się wyćwiczyć. Zróbmy tak, tobie musimy robić szybko regenerowanie, atakowanie i tak dalej. Tobie zróbmy życie, żebyś więcej wytrzymywał. Natomiast tobie damy w końcu 15 siłę i też dodamy trochę regeneracji, aby szybciej sobie wszystkie ciosy ładować. Tobie dodamy siłę i polecimy trochę na bieżnie. Okej, okay. Mamy teraz to, zobaczymy jakie są nowe itemy. Nowe itemy, jakie do nam doszły. Mamy tutaj broń. Broń, która daje temu dość sporo, więc tobie to damy. Tobie też doda sporo teraz, więc tobie to damy. Okej, okay, starych to nie będę zakładał, bo po co? Bo po co się z tym pieprzyć? Okej, okay. Mamy tutaj level 5, boss. Zobaczymy, jak ten boss będzie z nami walczył. Okej, okay, lecimy. Foxzilla, znowu jak z pierwszej części. Ma z nami szansę? Nie ma z nami szansy. Biegnijcie na Foxzillę i z nią walczcie. O nie! Foxzilla to była tamta, to jest nowa Foxzilla. Czy ja mam coś klikać? Nie, unikajcie tych rakiet, szybko. Fucking shit, jaki tu jest damage? To, nie będzie, to już nie będzie takie proste, jak było w poprzedniej części. No i jeszcze napalają we mnie, jak ja biegam? To jest niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe, ale walczcie z nim. Walczcie, a może nam się uda. Wiem, aj, uciekaj! No co, przecież nie trafiacie w nas nawet. O, no teraz nie trafiłeś, to chociaż nie dostaliśmy tego damage'a. Tak, to już było prawidłowe. Aj, przeżyli, dobrze. Napierniczajcie. Dobrze. I teraz biegiem. Migusiem. Aj, 106 w HP. No nic, czyli na razie z nim nie powalczymy, ale możemy sobie zdobyć rybki itemy z czwartego levelu. To będzie naprawdę dobry pomysł. Tutaj sobie pozdobywamy te pierwsze itemy wszystkie. No cóż, TS-a muszę włączyć, bo dopiero zauważyłem, że mamy TS-a tutaj włączonego. O, no ok, czyli tam to nas trzech blokuje, więc musieliśmy tutaj pobiec. Lecimy tutaj. To trzeba będzie spaść. Mi się wydaje, że to nam się zapadnie. Tylko teraz trzeba tutaj uważać, bo jest właśnie. Spadnie nam? Nie zapada nam się. Czyli walczymy po raz kolejny z wami. Teraz pytanie, czy tam jakoś to trzeba reagować, czy to jakiś skill jest do tego potrzebny? Nie wiem, przekonamy się z czasem, mamy pompę. Co może być, ała, no się wywalił. Co może być przydatne, bo miniona trzeba zmienić. Minion ma te teleporty, ale dopóki nie potrzebujemy w levelach miniona, to możemy go zmieniać. Będziemy sobie po prostu miniona ustawiać na czas, kiedy będziemy sobie to wszystko robić w ogóle. Okej, okay, potrzebujemy na pewno życia. Zdecydowanie potrzebujemy na każdym życia, ponieważ oni byli trochę tacy nie oszukujmy się, zbyt papierowi, jak to się mówi w grach typu LOL, czy coś tego pokroju. Okej, okay, mamy tutaj nowe bronie, To jest teraz dystansowa, czyli do tego na pewno dajemy. Tu mamy jakiś nowy armor, które dolecimy sobie tutaj. Tu mamy coś, co da tobie dużo. To trzeba to by było zmienić zdecydowanie. O, tu jest pompa, którą miałem ci dać. Nie wiem, czy znowu dwuręcznie polecie, bo te dwa ręce są jednak chyba lepsze, no nie? Tak mi się wydaje. Tylko ten damage spadnie. Ale wejdzie z przeładowaniem, więc to wejdziemy. I cóż, próbujemy ponownie pójść na bossa. Zobaczymy, czy nam to wystarczy. Start! Lećcie na Foxzillę. Jezus, odbijam się strasznie. Przepraszam was wszystkich za to w tym odcinku, że mi się kaszli i odbija. Ale niestety tak to wychodzi. Koteczki, walczcie za mnie z Foxzillą. Dacie radę. Ma tylko 600 życia. Biegnijcie, uciekajcie od rakiet. Właśnie, tu jest ten minus tych rędzów, zapomniałem. Rędzie nie unikają totalnie niczego. One nie podchodzą, nie oddalają się. To jest... To może być ten problem, który nas zniszczy. Tym bardziej, one są takie dość squishy tak zwane. Aaaa! Fuck!
No jest to jedyny kotek. Czy dasz radę? Nie, nie dasz rady. Masz 3 HP, on teraz walnie laserem, tym na blisko. Udało się może teraz. Jeżeli dobrze wymierzy. Aj, za długo teraz będzie ładowanie. No dokładnie. Kurna. 70 życia zostało już, więc trzeba. Wiem, że te ręce są słabe. Jakby tak. Ręce zmienić? Wtedy te ręce. W ręce nie unikają niczego. Czy mamy jakieś mili bronie? Wziąłem mili bronie, kurwa. No patrz, wziąłem mili bronie, żadnych nie ma. Których mam. Jak to działa, nie mam pojęcia. All. Ale ja chcę tylko. Tak. Aha, to są jeszcze te kategorie tych broni, ale mogę coś znaleźć. Unlocked. Nie. Damage? Nie. Nie, to muszę wszystko wziąć i na czwarty level. To sobie tak. To muszę po prostu zdjąć broń i temu muszę zdjąć broń. I teraz poszukać jakieś mili broni, które będą odblokowane. Słuchajcie, ja mam odblokowane itemy z czwartego levelu. Tutaj nie ma nic mili. Tu jest coś mili? Nie mam nic mili broni. No nie. No co, to jest jedyna mili broń? No to bierzemy dla ciebie to. I możemy wziąć dla ciebie to. I tak się postaramy to wygrać. W ten sposób postaramy się to ogarnąć. Lecimy szybko na siłownię, jeżeli trzymamy? Nie, nie ma żadnych rybek. Tak spróbujemy zrobić fuchsidę. Jeżeli nie, lecimy do czwartego levelu, tam ogarniamy sobie itemy. Dawajcie koteczki. Dacie radę, ja się napiję teraz z Pepsi. Teraz jestem seks. Okej, teraz wszystkie koteczki niech unikają po prostu tych rakiet. No fucking shit. Widzicie, teraz by każdy ręcz tego damage'a już dostał. A tak, chociaż uniknęli tego, co wyleciało właśnie z tych pocisków. Okej, uciekajcie. Jest, uniknęli. Nie, nie uniknęli, czegoś nie da uniknąć. Czyli co, rakiety są już jakimś czymś, czym nie da się powstrzymać. Wy sobie właśnie to chcieliście mi przekazać? Nie, ja tak się nie będę poddawał. Wygramy to. Wygramy to z tym sprzętem. Dawaj, chociaż niech jeden ucieknie, dobrze. 6 HP, 6 HP. Nie! 6 HP. Ja, dobra, czyli trzeba powiedzieć czwarty level i postarać się zrobić tak, aby zdobyć sobie jakieś rybki. Zobaczcie, polecimy tak i polecimy od tego tyłu. O, od tyłu z wami popatrzymy. I co teraz? Jak się teraz czujecie? Patrząc z wami od tyłu. A, i co teraz? No, jak dostajesz takiego rasa na ryj? Nie ma tak dla mnie łatwo, co? Aha, tak nie przeskoczymy, to musimy tutaj skoczyć. Opa, opa. Aha, tego też nie przeskoczymy. Świetnie, bo czemu byśmy mieli przeskoczyć? Soniak, co ty chcesz? O, jest, zapomniałem o tym totalnie. Chcę jego kosę. Bo chyba jego miecza nie mamy. Chyba, że dostałem. Jeżeli go mamy... Nie, to jest ten. Kurno, to jest ten sam. Więc na nic nam to nie pomoże. Ale tu gdzieś musimy zdobyć jakieś bronie. I bronie to jest jedyne, co nam teraz potrzebne. Ewentualnie wytrzymałość. Ewentualnie dać sobie damage na treningu. To by było dobre. Poczekajcie. Mamy tu itemki. Nowe itemy. Mamy z czwartego levelu jakieś. To daje 2 życia. Będziesz wolniej świadomo, więc tobie damy, bo tobie nic nie traci. Tobie nic nie traci. Tutaj wszystko zawsze traci. Tutaj tak samo. Frankenstein, co daje? 3 skits for collect. Nie, no to jest bez sensu coś takiego dawać. Plus 4. No to tobie damy. W takim razie tobie damy, no, skoro mamy nie tracić nic, a możemy sobie tylko zyskać. Why the fuck not? Okej, okay, ale ze względu na to, że tutaj nie ma tak zbytnio broni, to prosimy w trzeci level. I tutaj musimy zdobyć sobie jakieś mocne bronie. Tych unikniemy, bo tym nie, że nie chcę walczyć, bo oni nie mają nic takiego ciekawego. Chociaż Boba Fett tam ma. Znaczy to jest chyba Boba Fett, nie wiem, czym tak go nazwałem. Tak mi się kojarzy, to jest chyba jedyna nazwa ze Star Warsu, którą znam. Jest, mamy 2 pistolety, to będzie się opłacało dla ostatniego z naszych. Wiem, nie, nie walczyć z rężami, ale może to się opłaci. Z tym na górze bym chciał walczyć, bo tu jest widać katana, tu jest piła. To by się mogło opłacić, ale niestety, no, nic się nie da zrobić. Pam, pararam, pam, pam, pam. Lecimy dalej z levelem. Walczymy z wami netfellem. Okej, okay. Mamy teraz bronię, trzeci level, dziękuję. To jest słabe, te 2 pistolety. Szybciej będzie atakował, to może być na plus. Tu nic nie ma, dężenia nie ma. Tu jest damage. To się opłaca w takim razie dać. I tutaj się opłaca dać ze względu na to, że jest większy speed, a ten sam damage. Miejmy nadzieję, że to nam wystarczy. Że to nam musi wystarczyć. Okej, okay, czyli tak. Wytrzymałość, wytrzymałość, musi być silny.
Silnia kulera, silnia kulera. Dawaj, dawaj, ciśnij, dobrze. Więcej życia, więcej życia, więcej musi być tu życia. Okej, to mnie nie już więcej, to mi może być więcej, to mi może być do sporo więcej. A że jesteś tym na dystans, to musisz być silny. Start. Okej, okay, ogólnie wyłączę tego Steama. Okej, okay, wyłączyłem Steama. Pięknie. Walczmy, walczmy i dajmy sobie wszystko. Pokażmy, że nasze koteczki mają jaja. Że mają jaja, potrafimy je wykorzystać i pokonają Foxidle. Uciekajcie, uciekajcie, dawaj. Aj, 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 aj. Okej, okay, strzelaj z tych pistoletów. O Jezu, wszystkie rakiety już na początek wyrwały. No to jest straszne. O, no fajnie, dystansowy już nie żyje. Co jest czymś po prostu pięknym. Że on tak szybko już umarł. Okej, okay, uciekajcie, uciekajcie. Jest! Fuck! Spadł jeszcze pod to. No chyba nie, to chyba nie da się tych rakiet uniknąć. Chyba tylko tych pocisków da się uniknąć i tego wyziewania z mordy. Oj, no nie! Nawet tego, nawet tak dostał. No to jest po prostu masakra. No nie, nie, no bo to już jest GG. GG. 51 HP. To nie wiem, co ja muszę zrobić. Czy ja muszę im zdobyć wytrzymałość? Tylko nie, no tutaj. Nie, no mamy tych na początku. Mamy asasyna na początku. I Boba Fetta, to z nim spróbujemy sobie popatrzeć. Może oni tam coś dadzą. Coś przydatnego. No tak co, musimy, musimy. Nie ma innej opcji. Mamy sztylecik od asasyna, mamy hełm od Boba Fetta. Nie wiem, czy mogę nazwać Boba Fett. Zaraz mi się mówię. Dobra, żołnierz ze Star Wars, niech będzie. Tak go będę nazywał. Inaczej chyba mi nie idzie go nazwać. Ok, otwieramy sobie te drzwi. Z wami też walczymy, jakby miało nam coś wypaść takiego na plus. Trzeba popróbować zawsze. Okej, okay, polecimy tutaj w górę, to lecimy dalej sobie, mamy jakiś stroik. Mamy oczywiście rybki, aby, nie wiem, no, zaspokoić nas siłowni. Na siłownia musimy mieć, para i w ogóle siła. Okej, okay, zobaczmy co zdobyliśmy. Tutaj mamy coś, co da nam aż plus 1 do życia. I nic nie traci, to jest bardzo opłacalne. Tu mamy coś, co da nam 6 do, raczej plus 1 do speeda, więc to się naprawdę opłaca. Tu mamy hełm, który da ci 3 do życia. A ty jesteś strasznie mało wytrzymał, więc na pewno tobie się dopłaci. Tutaj nic nie mamy nowego, tu nie mamy nic takiego nowego. Tutaj też nie. I cóż, to wszystko co z tego levelu dostaliśmy. Musimy dać szybko na siłownia. Tobie, stary, ćwiczymy dalej życie. Musisz wytrzymywać, no bo stary, jesteś za słaby. Musisz wytrzymywać te wszystkie damage, które tam wam przychodzą na klatę. I tak ma być, tak ma być, macie być silni. Sprawdźmy sobie jeszcze raz drugi level. Nie wiem, czy mam drugi level, ale tutaj mi się wydaje, że możemy jeszcze wiele zdobyć. Może być coś, co nam może pomóc. Znaczy nie od ciebie, na pewno nie od ciebie, ale na przykład od was. Z wami popatrzymy. Zobaczymy, co się opłaci. Mamy hełm, mamy coś tu, jakiś teapot. Co można się naprawdę opłacić. Tam mamy miecz. Więc chyba gościu z Adventure Quest, jeżeli dobrze nie skojarzyłem. Pomożecie? Chyba, to jest, no tak, są oni i oni mają tutaj miecz fajny i w ogóle czapki. I tak tam to może być pomocne, ale jak zwykle dostaliśmy gówna, których nie chciałem. A przecież po co miałbym dostać miecz? Nie, nie mam mieczu. Nie, nie, nie mam. Cwaniak wypierdziele. Okej, okay, zobaczmy co dostaliśmy. Plus 2 do siły, 1 to słabe. Tutaj też nic nie ma na plus. Tutaj, pff, tym bardziej. I tu, no, same gówna. Więc to jest same gówna. Ale spróbujmy zdobyć jeszcze raz z tego drugiego levelu. Coś mi się wydaje, że ten miecz od z Adventure Quest może być coś. Szczerze mówiąc, walczmy z tym. Walczmy z tym, może on dam na coś do życia, co będzie naprawdę na plus. Okej, okay, wiertło dostaliśmy. Do życia, do życia. To będzie do życia. Mnie zdecydowanie do życia. Okej, okay, lecimy, lecimy, walczmy, walczmy. O, mamy pistolet, może będzie lepszy pistolet. Może. Bądźmy dobrej nadziei, prawda? Dobrej myśli, nie ma złej nadziei. Chociaż może mieć nadzieję na coś złego. Ale wtedy to nie, chyba nie jest nadzieja, więc cwaniak się nie łączy, więc cwaniak, co ty gadasz? Bo nie wiem, czy nie dałoby się skoczyć tak? Tak. Moglibyśmy spróbować na stronę, ale to jeżeli teraz nie wystarczy ta ekwipunek, jeżeli on nic nie da takiego nam, to spróbujemy jeszcze raz ten level. Okej, okay. Zobaczymy, co mamy nowego. Tu mamy nowy hełm, który jest gównem. Tu mamy nową koszulkę, która jest gównem. Tu mamy nową broń, która jest gównem. Tu mamy nową broń, która jest gównem. I tu mamy koszulkę, która jest gównem. Tak więc trzeba spróbować tego, co właśnie powiedziałem, czyli pójść na drugie piętro. I tam jak mamy tego kota, próbować się odbić w tym samym momencie, bo tutaj mamy na myszkę skakanie, to może nam się uda. Okej, okay, nie dało się nam przeskoczyć niestety. Więc musimy walczyć z waszą dwójką Cwele. Walczmy. Okej, okay, tutaj się odbija tego dolnego kamienia, nie chce mi się po prostu nawet skakać na tą górę. Teraz patrzcie, patrzcie, co mi chodzi. Może mnie zrozumiecie, może mnie zrozumiecie. Tutaj dało się, udało się, czyli z wami trzeba walczyć. Tu jest gość, tu jest ten z Naruto Sasuke, a to wiem, kto to jest.
Ale warto było próbować, warto było. Mamy jakiś miecz, mamy jego włosy. Jest plus Sakura, Naruto i nie pamiętam się nazywał ich sensei. Na cholerę. Ale to może być dobre, to może być dobre. Gdybyśmy z nimi wygrali, to naprawdę to może być dobre. Tak! Tak! Mamy tu i mamy tutaj skrzynkę, którą możemy otworzyć. Mamy Gold Lottery Ticket. Mamy jeszcze bilet na loterię. To jest naprawdę coś dobrego. No, spróbujmy przeskoczyć przez tego Cvena. Aha, przez niego nie możemy przeskoczyć, potem jakbyśmy przeskoczyli, to byśmy byli w dupie. I tylko sobie wydłużę trochę drogę. Ale najważniejsze, że mamy coś, co chciałem zdobyć, czyli mój plan, nie proszę na marne. Z wami nie walczymy, ponieważ boję się, że jeszcze umrę, więc nie będę ryzykował. Lotujemy, mamy 95 rybek, możemy jeszcze pójść na siłownię, więc Foxzilla jest nasza, musi być nasza. Jeżeli nie jest nasza, to jestem kurwa Cvelem. Żartowałem, nie będę tym Cvelem, tak czy siak. Click the lottery, mamy gold ticket. Byliśmy container. Artefakt czwarty. Świetnie, to damy tobie. No co ty ble 40. No co ty ble 40. Świetnie. Zdobyłem coś, co nie mam pojęcia daje. Ale jest fajnie, okej. Teraz tak, z drugiego levelu chcę wrócić do drugiego levelu, to byśmy nowe itemy. Tutaj nie daje nic. Tutaj daje. To już jest plus. Tutaj nie daje nic. Mamy włosy Sakury, dopiero zauważyłem. Tu mam miecz, który nie daje zbytnio nic. Włosy Sasuke nie dają zbytnio nic. Tu mamy hełm tego i Jake'a. Tego nie wiem jak się nazywa, ten wiem, że się nazywa Jake. Tu nie daje nic, tu ani tu. Boba Fett, mamy swojego seta, co on daje? Increase the number of fish gutter. Pieprzy takie coś, to jest bez sensu coś takiego robić. A ty masz power up all kittens plus 1. Czyli byśmy mieli w każdej kotku jedną siłę więcej, ale zaczęliśmy być sporo na statach. Okej, okay, lecimy na siłownię. Ogarniamy teraz siłownię. Musimy zrobić sobie na miedzie. Musimy szybciej rozpierniczać naszego Cvela. Ty też musisz szybciej rozpierniczać naszego Cvela. Natomiast ten z tyłu na pewno musi mieć szybszy atak. Szybszy atak, ty po prostu musisz mieć szybszy atak. Będziesz szybciej napierdzał z tych pistoletów. Ty musisz mieć szybszy damage. Znaczy większy damage. Jest wszyscy wytrenowani. Lecimy na bossa. Damy sobie radę. Damy sobie tym razem radę. Sakura na początku, no proszę was. Sakura na początku miałaby nie dać sobie rady. Mamy tam Terminatora, mamy gościa ze Star Warsów. Mamy Frankensteina, boksera, no to musi się udać. To po prostu teraz się musi, to już nie ma szans na to, aby to się nie udało. Bam, 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 bam. Okej, okay. Patrzcie, widzicie? Widzicie jak ten ze Star Warsów szybko strzela teraz? Szkoda, że on zaraz zginie, ale... I rip. Jeden kotek nam zginął, ale jest, zostało jeszcze 200 HP. Mamy jeszcze 3 kotki. Jest nadzieja. Dwa kotki. 123 życia. Dwa kotki, 98 życia. 26, 25 damage'a. Jeden kotek, 5 życia. Jeden kotek, 5 życia. Ucieknij przed rakietami. Ucieknij przed rakietami. Dawaj! Jest! Tak! Mówiłem Sakura. Mówiłem, że Sakura to zrobi. Wierzyłem w to. Wierzyłem w to, że Sakura zrobi wszystko, aby zniszczyć tego pieprzonego kota. Mamy to. Zrobionego bossa. Udało się. Tak. Okej. Okay. I co zdobyliśmy na nim? Co teraz zdobyliśmy? Aha, czyli mamy kolejny level. Mamy tutaj piąty level. Czyli boss nie jest liczony jako level, ale zrobiliśmy to, co mieliśmy robić. You can wear a full outfit set. Ale ja nie chcę full outfit setu. Naprawdę, kolego, nie chcę. Okej. Okay. Czyli to było na tyle. Rybek żadnych nie zrobiliśmy nowych? Nie. To było na tyle. Mamy zrobionego pierwszego bossa. W następnym odcinku polecimy do drugiego bossa. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około 6 lewej, tak strzelam na oko. I zobaczymy, jaki boss będzie kolejny. Miejmy nadzieję, że nie są te same jak w poprzedniej, żeby nie było nudno. I zobaczymy w kolejnych odcinkach. I siemanko. Peace. Yo!